Dzień dobry. Mój pierwszy raz. A, mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz. Wszystko dokładnie zaplanowałam. To będzie. W przyszłym roku. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Kochanie, idę. Okej, idziesz do pracy? Nie, odchodzę od ciebie. Okej, życzę ci szczęścia. No, dzięki, pa. Ja tobie też. Boguś? Tak? A co z opieką prawną nad dzieckiem? No to lecę, pa. Okej, wszystko wiem. Pa. Mamo, gdzie poszedł tata? Odszedł od nas. A co z opieką prawną? Było mu to obojętne. Okej. Okej. Sto lat, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. O, wydaje mi się, że Zosia ma dla mamy coś specjalnego. Czy to jest to, o czym myślę? No tak sądzę. Ależ jestem podekscytowana, dziękuję. A czy to wszystko? Sama to zrobiłaś? Przecież wiedziałaś, że mama chciała dostać zestaw głośnomówiący. A co to ma być? Kwiatuszek. Kwiatuszek? To w ogóle nie jest żaden kwiatuszek. To jest jakiś krzywy, pogięty kawałek drutu i pomarszczony papier. To jest kwiatek potworek. Czy ty naprawdę nie pamiętałaś, że mama chciała dostać komórkę? A co to ma być? Czy ja tym mogę dzwonić? Czy ja tym kwiatuszkiem mogę zadzwonić do tatusia? No to co ja mam z tym zrobić? Natychmiast idź do siebie. Mama jest naprawdę rozczarowana. Wstydź się, Zosiu. Co za nieznośny dzieciak. A gdzie reszta prezentów? Fantastyczne orzeszki. Przepyszna czekolada. A może soczku? Fantastyczne orzeszki. O nie. Zobaczcie, kto przyszedł. Mamo, nie mogę nigdzie znaleźć Oskarka. Gdzie jest Oskar? Zosiu, mama kazała go uśpić. Bo on ciągle tylko chciał się bawić i bawić. A teraz proszę już stąd wyjść. To jakaś katastrofa z tym dzieckiem. Nawet nie pytam, jak wy to możecie wytrzymać. Nie pytaj, nie możemy. Fantastyczne orzeszki. Marta? Ania? No cześć! Cześć, kochana. Co za spotkanie. Ależ ty fatalnie wyglądasz. Ty jak staro zmarszczki. Wciąż jesteś taka gruba. Jak zwykle całe życie walczę z nadwagą. No tak, zgadza się. Anio, jak bonio. Pamiętam, byłaś z tym gościem, co nosił wszystko w rozmiarze XXL. Dlatego nienawidzę się do dzisiaj. Tak, tak.
Całe życie walczę z nadwagą. Byłam lekomanką, piłam, chodziłam na terapię, a ty ciągle z tym kretynym mięśniakiem, co cię do domu odwoził? Pamiętasz Franka? Tego dupka ze śmierdzącymi stopami. Kochana, żonaty, dwoje dzieci. Serio? To ja chyba wolę być lekomanką. Boże, ty wyglądasz naprawdę koszmarnie. Nienawidzę cię! Ja ciebie też nigdy nie lubiłam, kochana. Pa. No, pa, kochanie. Może to wcale nie jest tak, jak ci się wydaje. Ale to tak denerwuje. Dopada mnie jak jakąś głupią krowę i zawsze celnie. Wtedy, kiedy się najmniej spodziewam. I ciągle... Zaraz, są zawsze dwie strony. I może ty po prostu tak dajesz się robić na szaro. I ta cała frustracja, którą w sobie nosisz, powinna znaleźć ujście. To co pana zdaniem powinnam zrobić? Wyładować się. Wyrzucić to z siebie. To najlepsza i sprawdzona metoda. Rzeczywiście, miał pan rację. Tak. Mówiąc poważnie, to bicie mężczyzn moim zdaniem jest... Bicie mężczyzn, uważam tak poważnie, to bicie mężczyzn jest zupełnie fajne. Śmiejecie się? To znaczy, że też uważacie to za komiczne? To byłoby na tyle w tym programie. Pa. No teraz to mnie zaintrygowałaś. Zawołam go, chcesz? Tak. Rysiu! Rysiu! Oto ją. Jak ci się podoba? Na pierwszy rzut oka, okej. Tylko okej? Spójrz na to uzębienie. No, rzeczywiście niezły. Powiedziałeś, że ile ma lat? Nie ma nawet 30. Trochę chudy, nie? Sprężysty. Powiedziałabym sprężysty. A co ma tam? Mogę? Proszę. To całkiem sympatyczny pakiet. Taki w sam raz. Pewnie nieźle się sprawdza. Nieprzereklamowany jak większość. No wiesz co? Rysiu jest naprawdę niezłym kąskiem. A mogłabym go pożyczyć? O nie, raczej nie. Mam złe doświadczenia. Będę ostrożna. To nie chodzi o ciebie, ale kiedy dostaję go z powrotem, traci sprężystość. Będę uważać, obiecuję. A później jest brudny, podrapany i można go tylko wyrzucić. Wiesz, to ja ci w zeszłym tygodniu pożyczyłam, Wojtka, i było okej. No dobrze, ale tylko na jutro. Okej. Jutro nie mogę. Mam zebranie zarządu. To on mówi? Ja też o tym nie wiedziałam. Wiesz co, to ja go nie chcę. Ja zawsze mam pecha do facetów. Dlaczego? Mój pierwszy raz. Wszystko dokładnie zaplanowałam. To będzie w przyszłym roku. Mam nadzieję! Trzymajcie kciuki!